Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę z serią, której już dawno na kanale nie było, a więc kosmetyki nieznane na YouTube. I co dzisiaj bierzemy na tapet? Bierzemy markę Inglot. I powiem wam, muszę tutaj włączyć jakby tą dygresję, włożyć ją w ten film, że marka Inglot wydaje mi się marką turbo popularną, że jak wszystkie tutaj siedzimy, to znamy ją. Większość z nas pewnie używało jej kosmetyków. Marka, która podbija światowy rynek, ma sklepy w Dubaju, totalnie na całym świecie, a jednak na YouTube jest to marka w ogóle niepopularna. Były paczki PR-owe związane z kolekcją Jennifer Lopez i na chwilę było głośno o tej marce. Był chyba, z tego co pamiętam, porażkowy podkład i korektor i znowu było na chwilę głośno o tej marce, ale nie do końca w dobrym, że tak powiem, kontekście. Natomiast dlaczego ta marka nie jest popularna? Dlaczego jakby YouTube w jakimś stopniu nie pomaga jej i nie promuje jej? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Ponieważ mam tyle lat, ile mam, no to kosmetyki Inglota znam doskonale. No kiedyś nie było Rossmanów, nie było palet, a Inglot od zawsze miał ogromną gamę kolorystyczną swoich produktów. Słynne cienie błękitne, którymi to się malowałam mając lat 16-17 i robiłam makijaż pod same brwi perłowy, o zgrozo, były oczywiście z Inglota. Tak naprawdę na przestrzeni, myślę, że ostatnich 5 lat Inglot zmienił odrobinę formułę tych swoich klasycznych, prostokątnych cieni. Te cienie już są zdecydowanie miększe i zdecydowanie mniej suche, ponieważ w pewnym momencie miałam takie nieodparte wrażenie, że właśnie Inglot trochę traci, bo mamy już dostęp do ogromnej ilości kosmetyków, które są dużo bardziej przyjazne formułowo niż Inglot. Dobra, koniec wstępu. Kupiłam ostatnio takiego boksa pod serią Back to School, gdzie były miniatury produktów, już niezależnie od tego, że kilka mam swoich hitów z tej marki oraz mam sporo cieni właśnie z tej firmy. No i co? No i dzisiaj was właśnie zapraszam na tego rodzaju film, w którym wam pokażę, jak te kosmetyki u mnie się zachowują. I od razu lojalnie uprzedzam, że część z nich zdecydowanie zasługuje na miano ogromnych hitów. Także, no, zapraszam was gorąco do oglądania. Pogodę dzisiaj mamy straszną, mam nadzieję, że kolory nie są jakieś tragiczne. Niestety, słuchajcie, jest godzina 13, a jest ciemno, jakby była noc. I zaczynam tradycyjnie od nałożenia bazy na powieki. Będzie to baza z Essence. Wszystkie cienie, ich numerki wam wypiszę pod filmem. Teraz sięgam po brązowy, matowy cień. Te cienie dalej z Inglota bywają trochę suchawe, ale myślę, że ta formuła już, tak jak wspomniałam, zdecydowanie stała się bardziej przyjazna. No to, co możecie zaobserwować, to to, że ten cień oczywiście jest dobrze napigmentowany i prawie równo składa się na powiece. Przypomnę, że powieka nie jest niczym przypudrowana, więc będę musiała go dołożyć. No i jestem jak zwykle bardzo ciekawa, jakie wasze, że tak powiem, relacje i kontakty były z Inglotem. Czy jeżeli jesteście w moim wieku lub starsze, to pamiętacie te czasy, że po prostu tylko na tych wyspach, w hipermarketach można było właśnie upolować takie bajeranckie na tamte czasy cienie. I teraz sięgnę po taki różowo, powiedziałabym nawet brzoskwiniowy. Dołożę dla przełamania odrobinę tego brązu i też dla roztarcia. Chcę, wiecie, wymieszać te cienie na powiece. Dobra, tak to niedbale wygląda na ten moment. Ja sobie teraz oczywiście odetnę cut crease. Cut crease odcięte i lecimy. I zacznę od przepięknego złotego cienia, o którym już wam wspominałam. Jest to bardzo ładny kolor, ponieważ cień ten jest żółto-złoty i taki odcień nie jest najbardziej popularny. Kolor zdecydowanie podbił moje serce. To jest jeden właśnie z nowszych cieni, jakie kupiłam z Inglota. Przepiękny naprawdę cień, przepiękny. Ok, i teraz mam nowość z tej marki, jaką jest prasowany pigment. I tak to wygląda, to jest droższy produkt. I on ma generalnie, o, taką mniej więcej strukturę, że jest mocniej spasowany, to jest zupełnie troszeczkę coś innego jak od Hani. I nałożę teraz to dalej przy pomocy właśnie palca. Natomiast powiem wam, że intensywność tego prasowanego pigmentu, no, wypada znacznie, wiadomo, gorzej jak, znaczy nie wiadomo, ale wypada gorzej jak turbo pigmenty. I on nie podbił tak mojego serca,
jak właśnie to złoto, ale jest to zdecydowanie bardziej no, subtelny efekt, jak właśnie w przypadku turbopigmentów, bo jak wiemy, turbopigmenty i bywają brudną robotą, bo mogą nam te drobiny się poprzyklejać, przenieść się, no i są bardzo absorbujące w swoim wyglądzie, a to jest takie zdecydowanie bardziej stonowane. Opalizuję na różowo. Oczywiście najpiękniejszy pigment, jaki mam w formie sypkiej, jest właśnie z Inglota. I to jest to cudeńko, ale dzisiaj mam, że tak powiem, wychodne, więc go nie nałożę, bo też ten akurat pigment jest dosyć popularnym produktem. To widzicie, odrobinkę mi się te drobinki przeniosły. On tak trochę z jednej strony niknie, trochę nie. Jest po prostu bardzo jasny, to jest na pewno też kwestia wyboru koloru. I teraz nałożę ten różowy, matowy cień, który nakładałam wcześniej. Pięknie wyglądał w połączeniu z musztardówką i kremem z pomarańczy od Hani. Tak pięknie dopełniał tej swojej brzoskwiniowości. Może jeszcze za czym przejdę do samego kącika zewnętrznego, użyję takiego bardzo ładnego, matowego, pomarańczowego koloru, który jak widać po zużyciu albo nie widać, jest przeze mnie namiętnie używany. Właśnie ten makijaż był taki bardziej brzoskwiniowy. Widzicie co? I przez to, że ten początek tego makijażu jest taki jasny, to ja bym sięgnęła ukochany cień w kolorze 407. Jest taki też pomarańczowo-brzoskwiniowo błyszczący kolor. Nałożę go palcem na ten pigment. Coś mówię wam, znając moje szczęście, ostatecznie to spierniczę. Tak, ten pigment jest zdecydowanie za jasny. Może jakby go nałożyć na coś ciemniejszego. Teraz patrzę na ten makijaż. Zauważyłam, że już któryś raz tak robię, to nakładam go, a potem twierdzę, że jest za jasny. I muszę to jakoś ratować. Od razu poszła w to złoto, w to i w pomarańcze. To moim zdaniem wyszłoby coś bardziej atrakcyjnego. I teraz delikatnie użyję takiego bordowego cienia. Teraz zrobimy tak, że zaraz na to bordo dołożę tego matowego, pomarańczowego koloru oraz skorzystam z cienia Sienna z Jennifer Lopez, bo gdzieś jednak można jeszcze stacjonarnie go dostać, a on jest bardzo mięciutki i on mi tutaj wszystko ładnie rozetrze, przynajmniej taki jest plan. Mówię od razu, co będę robić, bo tak jak mówię, to jest taka trochę koronkowa robota. Ja wiem, że ze spędu przykleiła sztuczne rzęsy, jak sobie przypomniałam, że przecież dzisiaj chcę wam pokazać, jak wygląda tusz. Jeszcze makijaż tam będę wykańczać, także się nie martwcie, jeżeli na razie jest creepy. To jest zawsze moja kolejność. No i mamy, słuchajcie, tusz, który nazywa się Fluffy Filter. Ma ogromną szczotkę. Powiem, że jest to tusz, przy którym raczej nie da się dokładać kolejnych warstw. Natomiast bardzo mocno wydłuża rzęsy. I tak wyglądają rzęsy jeszcze nie podkręcone, bo oczywiście ja będę chciała je podkręcić. Przypomnę tylko, że nie wolno podkręcać rzęs zalotką rzęs wytuszowanych, bo możemy je sobie połamać. No musicie przyznać, że różnica jest. Tusz jest naprawdę atrakcyjny. I założę się, że większości z was by się bardzo spodobał. No i teraz możemy przejść do produktu, który zaskoczył mnie szalenie. I które chyba będę chciała wam polecić. Jest to podkład HD Perfect Cover Up. I ja go mam w kolorze nie najjaśniejszym, bo to jest kolor 73. I powiedziałabym, że ten kolor jest wręcz ciemnawy. Ale co ciekawe, aż tak super ciemno na twarzy nie wypada, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście powinnam mieć jaśniejszy. Aha, bo jeszcze mam tą bazę, kurczę. Przepraszam. Słuchajcie, mam jeszcze bazę silikonową i wyobraźcie sobie, że to jest produkt, który się nie zmienił na przestrzeni lat. Tak jak pamiętam tą bazę właśnie 100 lat temu, tak ona nadal w ten sposób funkcjonuje, czyli jest bazą typowo silikonową, bazą wygładzającą i jednocześnie bazą w jakimś stopniu zapychającą. Absolutnie nie jest to produkt do stosowania na co dzień. Ja sobie odrobinkę tej bazy wezmę i nałożę. Jest to baza, która faktycznie wygładzi, zobaczcie. Ona faktycznie wygładza pory.
tylko jeżeli przesadzimy z jej ilością, no to podkład będzie się ślizgał. Z drugiej strony, jeżeli będziemy używać jej codziennie, to nie ma bata, moim zdaniem ona każdego zapcha. Więc jest to taki produkt, wiadomo, na wielkie wyjścia, z którym trzeba naprawdę ostrożnie działać, ale generalnie produkt jest naprawdę spoko. Podkład na dodatek oksyduje, co zaraz Wam pokażę. Dlatego mówię, najjaśniejszy kolor byłby zdecydowanie lepszy. Ale ja mam wrażenie, że on lekko stapia się z kolorem cery. Bo niby jest ciemny. Może teraz w tym świetle faktycznie widać, że jest ciemny. Wcześniej jak było światło dzienne, to powiem Wam, aż tak tego dla odmiany nie widziałam. Ale patrzcie, jak on pięknie wygląda na twarz. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego podkładu i poważnie się zastanawiam nad zakupem. Mam jakieś krosty w ogóle. Poważnie się zastanawiam nad zakupem dużego opakowania, bo on naprawdę przepięknie wygląda na twarz. Już dawno nie miałam podkładu, który by tak ładnie wyglądał. On jest zupełnie inny jak ten z AA, zupełnie inny jak ten z Bourjois. Co? Nie wiem, czy ja tutaj normalnie, klasycznie nie mam uczulenia. Aha. Od kremu pod oczy. Bo tu mam krostę i tutaj mam takie krosty. Oż kurde. Podkład wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie odbija światło, cudownie się nakłada, wtapia się w skórę. No naprawdę moim zdaniem wygląda pięknie, a jeśli chodzi o trwałość, to naprawdę jest niezła. No ten efekt moim zdaniem jest ekstra. Oczywiście musiałabym właśnie kupić jaśniejszy kolor. Dla mnie efekt jest ładniejszy jak w przypadku AA. No i ładniejszy jak w przypadku Bourjois, natomiast Bourjois tutaj wygrywa dalej trwałością. Ja uważam, że to wygląda po prostu przegenialnie. Może zostaniemy na razie w takim dużym kadrze. Teraz czas na korektor. Korektora nie mam z Inglota, więc użyję tego z Clairsa. Bardzo dobrze mi się sprawdza ten korektor. O właśnie, ja Wam go w końcu nigdy nie pokazałam w akcji, no to jest okazja. To jest korektor koreański, kremowy, który jest naprawdę świetny. Wam o nim nieraz mówiłam, a nigdy nie miałam okazji Wam go pokazać. No i takie krycie jest tego korektora. Jest naprawdę solidne, ale nie stuprocentowe. Korektor wygląda naprawdę naturalnie, natomiast no u mnie tutaj te zasinienia, szczególnie jeszcze w takiej aurze światłowej, że tak powiem, dosyć mocno prześwitują, więc dołożę oczywiście odrobinkę Lovely, tego koniec z ciemnymi cieniami pod oczami. Teraz czas na rozświetlacz płynny. I powiem Wam, że z tym rozświetlaczem jest podobna sytuacja jak z tym podkładem. To znaczy produkt jest bardzo dobry, tylko odrobina przyciemny. Ja go mam w kolorze 24. Nazywa się on Glow On. Ten kolor naprawdę obłędny, ale i naprawdę ciemny. Kurczę, muszę właśnie popatrzeć, jakie są ceny regularne tych produktów. To jest w ogóle zupełnie inny rozświetlacz. Ja bym nawet powiedziała, nie wiedząc co to jest, że to jest cień w kremie. Bo zobaczcie, on się zachowuje jakby tak w jakimś stopniu pudrowo, on nie jest do końca płynny. No, bajer. Tylko, że, tak jak wspomniałam, minimalnie przyciemna. Jest ten efekt, że jak patrzę na wprost, to tu widać ciemną plamę. Ale jeżeli szukacie właśnie takiego rozświetlacza, który też dobrze się wtopi w podkład, to ja myślę, że ten jest świetny. Jest to zupełnie inna jakość, jest bardzo trwały, bardzo dobrze przykleja i on nam nigdy, moim zdaniem, nie zniszczy podkładu. Bo on no, nie jest płynny, więc on go nie ściągnie, tak jak te płynne, klasyczne rozświetlacze. No i jeśli chodzi o puder pod oczy, czyli puder Inglot HD 43 rozświetlający, to jest puder, któremu ja jestem wierna od lat. To jest puder, który zawiera drobinę, także on pod tym względem przypomina puder z Hanna. 43 to puder transparentny, one wszystkie są transparentne, które zawiera podtony żółte. No ja jestem mu po prostu wierna. Jest to puder, którego jak nałożymy za dużo, albo nie daj Boże, chcemy zrobić baking, to na przykład przy mojej skórze, on wysuszy. Więc trzeba też w miarę szybko z nim tutaj działać. No ale ja sobie nie wyobrażam zamienić go na żaden inny.
Nie jest to puder najtańszy, on kosztuje chyba 45 zł. Ale jak ja go nakładam pod oczy i tutaj tylko schodzę sobie w ten sposób, to i on jest u mnie dosyć wydajny. No i teraz puder, który niedawno odkryłam, który wiem, że wiele z Was mojego polecenia kupiło, a więc Stay Hydrated w kolorze 201. Tutaj niestety nie ma pudru transparentnego. Jest to puder, który cudownie współgra z gąbką. Nie jest to puder absolutnie super jasny, nie jest to puder absolutnie matujący. Jest to typowy puder wygładzający, który ja pokochałam i uważam, że lepszego pudru nie używałam w życiu do twarzy. Nie jest to też puder, którego nałożycie zbyt dużo, jeżeli macie jasną karnację, bo on wtedy Wam przyciemni makijaż. Natomiast jeżeli go nałożymy właśnie mało, to on ładnie utrwali ten makijaż, wygładzi. Bardzo, bardzo atrakcyjny produkt. Niestety z racji tego opakowania, to jest też wspieranie akcji ochrony oceanów, nie jest on najtańszy, bo on chyba kosztuje 65 zł, ale ja uważam, że jest wart zdecydowanie swojej ceny. Bo on w ogóle jest z tej serii takiej, że się kupuje samą wypraskę, tak zrozumiałam, tylko ta cena jest podyktowana tym opakowaniem i właśnie tą akcją z tymi oceanami, więc mam nadzieję, że on na stałe będzie, czy na stałe jest w ogóle w sprzedaży. Tak to się, kochani, prezentuje. Ja teraz sobie nałożę bronzer, rusz, oświetlacz. Są produkty, których akurat z Inglota nie mam. Poprawię oko, zrobię brwi i wrócę do Was na pomadkę i na podsumowanie, jak to będzie się, wiecie, ostatecznie prezentować. No i tak się prezentuje efekt skończony. Jeśli chodzi, zaraz Wam jeszcze się przyciemnię, przybliżę i w ogóle. Jeśli chodzi o pomadkę, to pomadka jest, to nazywa się Lipstain i ona jest taka pudrowa, można ją nałożyć tak jak ja, czyli bardzo delikatnie na usta, żeby nie wyrysowywać ich i wtedy ten efekt, no, mi osobiście bardzo się podoba. Jeśli chodzi o moje rzęsy, to oczywiście, tak jak wspomniałam, zrobiłam coś, czego nie wolno, czyli je podkręciłam. Chyba możemy uznać, że już czas przestać kleić sztuczne, bo prezentują się naprawdę prawie okej, choć po tych sztucznych nie jestem do końca do tego efektu jeszcze przyzwyczajona. Makijaż jest taki dosyć lekki. Żeby podsumować... mgiełka, no właśnie. Inglot ma w ofercie coś takiego, się nazywa Makeup Fixer i to jest fixer bez alkoholu, który utrwala makijaż, ale też w jakimś stopniu zdejmuje pudrowość. Przy tym pudrze, którego teraz używam właśnie z Inglota, ten efekt nie jest mi tutaj niezbędny, aby zdjąć pudrowość, ale naprawdę bardzo to jest fajna sprawa, szczególnie, że występuje też w małej pojemności. Fajnie się rozpyla i w jakimś stopniu, moim zdaniem, utrwala właśnie ten makijaż. Także ja lubię sięgać po ten produkt, ale nie sięgam po niego właśnie zbyt też często, bo nie mam po prostu do końca takiej potrzeby. Powiem Wam, żeby podsumować, uważam, że ten podkład, zaraz sprawdzimy, ile on kosztuje, jest naprawdę produktem bardzo wartym polecenia. Pudry niezmiennie bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o pomadkę, to ona lekko przesusza usta, albo inaczej, nie nawilża usta, może w ten sposób. I jest pudrowa, myślę, że jest produktem wartym zainteresowania. Mgiełka zdecydowanie. No i cienie. I cienie uważam, że ten prasowany pigment tutaj wypadł słabo, natomiast generalnie cienie z Inglota, szczególnie ten żółto-złoty albo te cienie właśnie błyszczące, uważam, że są naprawdę fajne i zdecydowanie ja je polecam. Ja z nich cały czas regularnie korzystam, tylko tak jak mówię, najczęściej łącząc je, zresztą jak to ma miejsce zawsze, z cieniami innych firm. Czekajcie, sprawdzę, ile kosztuje ten podkład, bo nie zaraz dostanę zawału serca. Znając życie. Pewnie kosztuje jakieś 80 zł i będzie mi po prostu po ludzku szkoda. Może na Black Friday. O. To ten podkład, słuchajcie, kosztuje... Jak się spodziewałam, 89 zł. I ten kolor, który ja mam, 73, jest trzecim kolorem w kolejności. Także dla mnie pewnie najlepszy byłby 72, tak myślę. I te podkłady są wegańskie. W ogóle stary jak świat podkład. Ja myślałam, że szczerze mówiąc, to jest w jakimś stopniu nowość. A który podkład był jechany na YouTubie? Teraz się zastanawiam. Bo któryś był, nie? To był właśnie podkład. Ale czekajcie, bo jest też ta... Jest też taka mała tubka tego podkładu. Za 27 zł. 8 ml. Ej!
to wiecie co, to ja sobie kupię małą tubkę, bo ja podkładów mam od cholery i ciut, więc nie potrzebuję zasadniczo 35 ml produktu i nie będę czekała na Black Friday. No i tusz. No i tusz moim zdaniem naprawdę jest również produktem wartym polecenia. Także powiem Wam, że podsumowując, powiedziałabym, że więcej tutaj było hitów niż jakichś takich produktów takich sobie, bo bubli zasadniczo nie ma. No może mnie ten pigment najbardziej rozczarował. Pracowane. Czekam na Wasze właśnie komentarze, czy używacie Inglota, czy kupiłyście te pudry z mojego polecenia. I jak generalnie się zapatrujecie właśnie na produkty z tej firmy. Już oczywiście tradycyjnie nie wytrzymuję i zaczynam sprzątać. Mówię, dla mnie Inglot to jest taka pewnego rodzaju klasyka. Co myślicie? Dzięki serdeczne za oglądanie. Zaraz jeszcze przyciemnię aparat na wszelki wypadek. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. I to tyle. A i przypomnę tylko osobom, które ewentualnie są tu po raz pierwszy, że w grudniu 24 vlogmasy, 24 rozdania tylko i wyłącznie dla subskrybentów, a więc jeżeli chcecie w nich brać udział, to należy zasubskrybować kanał już dziś. Teraz mam wrażenie, że są jeszcze lepsze kolory.